Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym bibliotecznym panelu plastycznym. W ramach Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy dla Was propozycję pracy plastycznej związanej z tematyką wiosenną, a mianowicie taką oto doniczkę przyozdabianą własnoręcznie bibułą. Jako że 11 maja obchodzimy Dzień Bez śmiecenia, zachęcam Was serdecznie do tego, by do wykonania naszej pracy wykorzystać materiały nadające się do recyklingu. Może to być takie oto niepotrzebne już wiaderko, może to być zwykła butelka plastikowa przecięta w połowie, albo po prostu duży kubek po jogurcie albo śmietanie. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Kilka kolorowych pasków bibuły. Im więcej kolorów, tym doniczka będzie wyglądać bardziej efektywnie. Ważne jest, by pasek miał szerokość około 10 cm i żeby wycięty był wzdłuż marszczeń bibuły. Wtedy taka bibuła będzie lepiej pracowała. Bibuła będzie przyklejona do naszego pojemnika klejem na gorąco, ale z powodzeniem można także użyć dwustronnej taśmy klejącej, bądź po prostu dobrej jakości kleju do papieru. Przystępujemy do dzieła. Taki oto kawałek bibuły należy skręcać dosyć mocno i ciasno, żeby uzyskać coś na kształt takiego sznurka. Po skręceniu wszystkich pasków bibuły będziemy takie sznureczki przyklejać do naszego pojemniczka. Mając już gotowe sznurki z bibuły, możemy przystąpić do przyklejania ich do naszego pojemnika. Ja będę robiła to klejem na gorąco. Jeżeli któryś z Was zdecyduje się na podobne rozwiązanie, to moja uwaga, bardzo proszę, róbcie to w obecności dorosłych. Nasze paski należy przyklejać dość dokładnie i blisko siebie, tak, żeby nie prześwietlała przez nie ta część spodnia. Takim oto sposobem uzyskujemy efekt końcowy naszej doniczki. Warto wykonywać naszą pracę plastyczną bez pośpiechu, dokładnie, żeby doniczka wyglądała estetycznie.
Mam nadzieję, że nasza propozycja przypadła Wam do gustu i zainspirowaliśmy Was do kreatywnego spędzania czasu. Dla tych osób, którym pomysłu brak, także mamy propozycję. Mianowicie bardzo dużo ciekawych książek, zarówno o tematyce ekologicznej, jak dbać o środowisko, jak i o tematyce plastycznej, związanej z kreatywnymi pracami z papierem. Książki dostępne są u nas zarówno w wypożyczalni, jak i w czytelni. Zapraszamy Was serdecznie do nas. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.